Jadę! Magda, jadę! O, ja idę! Hej, cześć, dzień dobry, z tej strony Madzia. Straszyłem. Ach, myślałby ktoś, że on taki bojaźliwy, no. I jest ze mną martwy Wojtek, strasznie bojaźliwy, o jak widać. Maciek jestem. Cześć. Pięknie. Hej, cześć, dzień dobry. Ja jeszcze nie ślubu z Wojtkiem, co on mi zabrali i nie pozwala. Pięknie, Madzia. Widzicie to? Słuchajcie, człowiek jest chory, z katarem, z nosem zapchanym, a Magda mówi, że jest ze mną Wojtek. Czy ty chcesz, żeby mi znowu krew z nosa leciała? Ja to chrypię ledwo. A mówię do niej przed odcinkiem. Ty mnie nie wzbudzaj, żeby ja się nie dał na ciebie. To wiesz co, to już się wiesz, jak kobieta z okresem się czuje, tylko że tam cieknie inną stroną. Przestań. Magda, ja się nie mogę śmiać, bo ja za chwilę się tak krztuszę. A ja ci każę? Czym ty się chcesz krztusić? Krwią czy glutami? Ty chcesz moją ślinę, moją śmierć. Bleh. No buzi, chodź. Jak widać, chcę Wojtka. Pięknie. No, także witamy was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z The Sims 4, Dwa Światy, razem Majdek osobno i jest oczywiście syną Madzia. Jeść, tak, idziemy jeść i słuchajcie, plan dzisiaj jest taki, że być... O Jezu, te gazoliny tutaj się dzieją, no cuchno. Jak dobrze no. Pójdzie, może dzisiaj się ten, wcieli w rodzinę, to się zajmie krzykami. Tak, mam nadzieję, że tak będzie. Gotujemy, musimy chyba Magda punkt wkoksić jeden jakiś tam. To zobacz czego, bo może to jest to gotowanie wykwintne, to co innego się wtedy gotuje. Poczekaj, nie, to było tu. A nie, mamy wszystko. I to co, nie mam żadnych resztków? A patrzę, mamy resztki, proszę bardzo. To papu. Czekaj, zobaczysz, czy nie możesz się pomodlić do mnie. Nie chcę się o ciebie modlić. Jak to? Może cię w końcu uwolnię ze światy, nie. Spokój. Nie, uwolnij mnie do siebie, ku tobie chcę przyjść. A potem, wiecie, takie kajdanki. W ogóle, słuchajcie, dostałem informację od jakiejś jednej z widzek na Instagrama, że jest podobno mod, który działa na takiej zasadzie, że Magda będzie miała siniaki. Więc jak już Magda będzie z Wojtkiem, ja tego moda pobiorę i zrobię Magdzie siniaki. Słuchajcie, to będzie bardzo realne. Mhm. No, dobrze, ty sobie jesz. Co byś chciała robić, moja droga? Bo do północy jeszcze trochę czasu, no nie ukrywajmy. Ludzie, widzowie też piszą, że... Ja idę o 15 do pracy. Ja wiem, no ten zajęć tu SMS-ami katuje... Ten rycerz cały z Grunwaldu spada. No. Pokaż mi moje potrzeby emocjonalne. Proszę bardzo. Czujesz się, Madzia, wyśmienicie, naprawdę, lepiej do niż toalety, ja na pewno. Do toalety, a potem ja chcę... No ciebie nie ma. Ja chcę tu, weź tą zumbę, bo mi stoi. Gdzie ci zumba stoi? A nie, uciekła zumba. No, tu jest zumba. No to tu stoi, no. Chcę wrócić do stacji i ja chcę pomalować sobie obraz abstrakcyjny duży. Dobrze. Abstrakcyjny duży. Proszę bardzo, Madzia, wedle twojego życzenia. Co ty tu robisz? No co, modli się do ściany, płaczu, co ty chcesz? Chryste, panie. Tak, no więzisz koty. O, pojechała. No, trzeba utuczyć, co by potem było dobre jedzenie. Trzeba utuczyć. Ty do pracy sobie ładnie pójdziesz. Potem przyjdziesz, no u mnie co? W ogóle, gdzie są wszystkie koty, halo? Tu jest Czesław, biega. No co, mają szczura, nie wiesz? No fakt, zapomniałem. Proszę. O. O, proszę bardzo. Co naszemu szczurowi trzeba pokaż? Uwaga. Tam. No co, nie to chcesz... To TVN-u. Marcin Miller te sprawy. Nie, to nie był, on był z Playboya chyba. Czekaj, dam ci baw się. Ja się TVN-u. No. Podaj przysmak. Człowieka nie znam, to mi tam wszystko jedno. Podaj przysmak. Ale... Ja tam na telefonie czasem jakieś rzeczy... No, na przykład Agenta Gwiazdy, Madzia. No proszę cię. Albo Gesslerowa. No to Gesslerową tak, ale te wszystkie jakieś poranne dyrdymały, no typu pokroju Pytanie na śniadanie i inne, jakiś poranek z TVN czy inne, te, to nie. Nie? A to ci kiedyś historię jakoś opowiem. Dobrze. Sprzedaj. O, widzisz? 119 zarobimy. Bardzo ładnie. Poczekaj, bo idziesz do tego swojego szynszyla małego. Szczura, nie obrażaj go. No, szczura. Mam nadzieję, że nie brzmi jakoś głupio, znaczy, słuchajcie. Magda, emotka na dzisiaj. Szczura. O. No. Szczura! Weź, dobrze. Daj, tam jest coś takiego jak pogadaj czy obserwuj jeszcze. Obserwuj to bardzo długo trwa, ja ci dałem, żebyś się z nim bawiła chyba i dała przysmak. No to daj mu przy... O, no to dobra, to spoko. To nie, no niech już będzie usatysfakcjonowany, okay. Jak mu nie pasuje. Bardzo ładnie patrz. No, patrz, jak on się ciebie słucha, bardziej niż ja na pewno. No, bo to mój szczur. No. A ja to kto jestem? Nie twój? Nie, bo ja nie chcę. Mamy na taśmie, że mnie kochasz.
No to było dawno temu, nieprawda. 219. Nawet jeszcze jeden sobie. Co nieprawda? Pomaluję. A nie potrzebujesz... Czekaj. Nie, nie potrzebuję. Nie jakimś barem się zająć czy coś? Jakieś drineczki no sobie strzelić? Nie, naprawdę nic? Nie, no tak przed robotą, po robocie. Ewentualnie to... w trakcie. O, coś ci się... Spełniłaś się, Magda, zawodowo. Ohoho. Czujesz się spełniona? Czujesz się pełna w środku? No to akurat nie. Jak to? Znaczy to, że jesteś głodna, to ja wiem. To jest no to, naturalny stan rzeczy. A o co pytałeś innego? Nie wiem, jakiś baby born czy coś. Nie. Poczekaj tylko, jak ci Wojtek pobije, cię uratuje i będziesz miała mojego Andesa w bzusku. Czekaj, jak się to był ten... Magda, ona robi taki inny jak ty. No przecież to ja jestem. Boże, identycznie. Słuchajcie, Magda, jak traśnie minę, to jest koniec. Powiedział ten, co mi kamerę wysłał. Wysłałem? Mhm. Aha. O, jedzie. Halo. Dzień dobry. No, co czytałaś dzisiaj? Halo. Magda? A, bo się zawiesiłam na tym twoim wysłaniu. Jesteś w komputerze? Wiedziałem. Ja się bardziej głowy ryby spodziewam niż czegoś normalnego. Dlaczego głowy ryby? Słucham, jak już to ewentualnie coś śledzie. O, przypomniałeś mi, że głodny jestem. No, widzicie? No. Nie, czytałam dzisiaj o tym, że tam jest jakiś 15-latek czy 16-latka, nie pamiętam, 16-latka, nie? Głodna jesteś, idę robić jeść. I ona jest właśnie, że je bardzo, bardzo dużo, nie? No. I czekaj, jak, bo gdzieś to było, że spała rano i nie chciała jej się oczy otworzyć, tylko usłyszała otwierające się drzwi. Które? Gulasz obozowy. Usłyszała otwierające się drzwi, zamykające i zaraz głos matki za tym, za drzwiami. Chowaj mleko, jamochłon jeszcze śpi. Chyba jamochłon to był. Zaraz Boże, jak się uda to... naprawdę. To znajdę. Pięknie. O, jedziesz, patrz jak ładnie. Oho, Magda. A w ogóle tyłkiem tu świecisz przed całą Polską, wiesz co? Nie jaką tam Polską? Na co? Cała Polska na ciebie patrzy. Ubierz... Nie, ja wam nie pokażę Magdy w takim stanie. O, będziesz miała tylko głowę, zobacz. Nie, no, czekaj. Co, zły mam stan? Co masz? Mówisz, że jestem za gruba. Masz bardzo ładny strój, tylko... No, ty, na tyłek nie muszą wszyscy patrzeć. Czyli jest za gruby, tak? Nie, jest idealny dla mnie. A po co jakiś Kowalski czy bździdło mam się na ciebie patrzeć? Już wystarczy, że mnie Wojtkiem na początku odcinka nazwałaś. A jakbyś mi zwrócił uwagi, to bym nawet nie wiedziała o tym. Pięknie, moi drodzy, pięknie. No jedz już to, bo do pracy śmigasz. Dobra, w sumie mam cały odcinek, to może znajdę. To czytam. Słucham. Proszę się patrzeć na drugi monitor. I tak zaraz idę do pracy. No to co, trzeba ludzi rozerwać. To rozrywaj. O, kto będzie patrz. Ciebie oglądał, jak porozrywasz wszystkich? No właśnie. Poszła. A tu daj, żebym tam ciężko pracowała, może jaki awan będzie dzisiaj. Dobrze. Czekaj, ale pracuj pokaż, ciężko. Ile mi do tego awansu trzeba. Nie trzeba, już masz awans. Znaczy, nie mam. Ocena kary. Ale wiesz co, myślę, że jakby jeszcze pracowała ciężko i masz... Masz, Magda, szansę, bo jesteś zainspirowana, idealny nastrój jesteś zainspirowana, więc myślę, że może ci się powieść dzisiaj. Mówisz, że trafi mi się jak ślepej kurzy ziarno. Tak. No, ale zobaczymy. Ej, chyba czas naprawili, dobra, cofam to. Cofam rów. Nie wierzę w to naprawdę. Na co ty liczysz, że ja się zapytam? A że co? No z tym naprawieniem czasu. No nie wiem, no Magda, no łudzę się, że kurczę, może w końcu. A może jednak. Jaki ty naiwny jesteś czasami. Jestem, nie? O, Magda, Freddy ma dla ciebie pocztówkę ze swojej wielkiej przygody. Ten maluch podróżował naprawdę daleko. Chodź sobie powiesimy tu na ścianie obok niego. Gdzie ona jest? Poczekaj. W wyposażeniu u mnie. Aha, to sobie teraz się nie dostaniesz, sorry. No sorry, pięknie. Możesz już wrócić z tej pracy? Ile możesz zarabiać? Halo? Wystarczy ci, patrz jaki masz fundusz po spadku po Andecu. Po spadku. No po spadku. Zapytałeś mnie ze schodów? Nie ożywiajmy zawsze więcej pieniędzy dla mnie. A może jednak mnie ożywiajmy? Może. No. No i co? No i to się buguj. Trzymajcie mnie, klękajcie narody, bo nie zniesę. Halo, EA, proszę to naprawić. Aha. Była wiesz, północ mamy i cofnęło, nową nie? dziewczynę, że tak powiem, w EA. Tak, słuchajcie, mamy. Ty umiesz bajerować.
A ty wiesz, jaka moja Bejera działa? Sama na nią lecisz. No właśnie na mnie nie działa, może ona jest też naiwna, to poleci. Działa na ciebie! Z której strony? Z każdej! Nie zauważyłam. A no, chyba, że od lewej, bo mnie tam swędzi, to mogłoby być to. No widzisz, moja Belka tak delikatnie cię podszczypuje, potem delikatny masażyk po pleckach i na siadanie wjeżdża talerz z kebabem. Czekaj, ja mu chłona szukam. Aha! Pięknie, dobra, wracaj. Nie ma awansu, ale jesteś wykończona, o Jezus. Bo się tak starałeś do toalety, przed telewizor, a potem w kimu. Jak przylejdziesz, to wstanę. Wcześniej nie oczekuj. No dobrze. Może przylezę, poczekajcie, bo wiecie, teraz niby relacja z Magdą fajna. A może jesteś już na długi czas zaspokojony i nie przylezę. Ej, ty wiesz, że mi chyba cię Teamspeak podgłośnił znowu? To byłoby bardziej prawdopodobne, bo raczej jakoś specjalnie mordy nie drę dzisiaj. No, ale mam naprawdę, będę musiał cię ściszać jakoś mega. Na odcinku, o nie, Magda. Ajajaj. No. A co ty kręcisz pacynką swoją? Halo, mój drogi. Dobra, już wiem, jakie to było słowo, ale się nie nadaje na nagranie. Dobrze, możesz mi napisać. Więc ja mochłon był lepszy. Gdzie ci mam napisać? Na WhatsAppie. Dobra, to ci napiszę. Patrz, jak się rozrywasz, widzisz? Podoba ci się. To. Film. Jakbyś mi włączył serwowanie pokoju. O, Magda, w takiej pozycji siedzisz jak teraz. Brzmisz idealnie. Nie. Naprawdę? Co to? Boże, rumba jedzie, tu jakieś trąby grają powietrzne. Chwilę. Masz, poszło. No, poszło, czekajcie. Uwaga, ja się boję, co aż Magda mi napisała. O Jezu, nie! Jak to Molly jest głodna? Przecież macie pełną miskę, no bez jajec. Bo ona nie potrafi trafić. Weź mi włącz oglądanie tej telewizji, bo tu będę siedziała do rana. Już godzinę siedzę i marne szanse. Oglądaj film. Surfuj po kanałach, nie film, te filmy wszystkie Dobrze. Są nudne. To tak jakbyś włączył francuską telewizję. O nie, nie dziękuję. Ja mam już dzięki tobie złe konotacje. A oglądałeś tam to w końcu? Nie, no co ty zwariowałaś jeszcze? Ale obejrzyj sobie, ja bym to jeszcze raz w sobie z chęcią obejrzeć. Ale ja chcę z tobą to obejrzeć. No to proszę bardzo. No, bardzo ładnie. Magda, co ci się stało? Znudziłam się. Okaż przy kimś niepewność? W ogóle, Andes, no wyjdź z tej nory swojej, no błagam cię, no... Trzeci odcinek pod rząd, albo czwarty, a ty dalej w tej... Siedzisz jak jakaś mumia. Wiesz, jakby były pory roku w Simsach, bym powiedziała, że w Sensimowy zapadł. No w sumie, oho. To ci jeszcze potem wyślę. Dobrze. Jeszcze teraz ci powysłam. Dobrze. I kochani, przypominamy o naszych filmwebach. Link w opisie. A Maciek się i nie robi. Ej, bo nic nie oglądałem nowego. Przez ich czasu, który żyjesz, na pewno coś tam jeszcze się znajdzie, co nie było ocenione, no właśnie tak czasem patrzę i tam jest takie filtrowanie bardzo fajne, że pomij filmy, które już obejrzałeś niby, nie? No i za to pomijam, no i nie wyskakuje mi, znaczy, może gdzieś coś kojarzę, ale dobra, dzisiaj, już? Już. Jest druga w nocy, wystarczy ze mnie. No dobra, może Andes przyjdzie. No, jak będę spała, specjalnie, żeby nie obudzić. A co tu się, a ta rumba tu w ogóle Magda wjeżdża? Nie, no którędy, przecież ty nie masz rumby na górze. Oesu. Czekaj, wrócisz, to sobie posprzątasz. No poczekaj, kiedy ja wrócę. Jak żaba cycka da. No właśnie. A jak nie da, to co? To niby żabie utkia? Utkia? Nie, będę żabie utka. Nie chcę żabich udek. Anduś, wyjdź z klatki. Proszę cię. A jutro mam do pracy? Da. No tak w weekend pracować. Coś tu nie... No, Magda, czasem w weekend trzeba, ale potem masz premię, duży zarobek. No, może w końcu będę miała tą... Awans stać się no. Na wszystko. On już ci nie wyjdziesz z piąta, także na raz. Jeszcze raz chcę spać, bo się nie uspałam. A co ty tu, czemu ty wstał? Bo temu się na miłość zachciało. Jakiś durny gałgan mnie obudził. Śpij. Przestaniesz jojczeć. A zobacz, czy możemy zgodzić. A, poszło spać, to nie ma co. Tu rumba jedzie wszędzie. Poczekaj, pocztówka. Nie ma pocztówki, Magda. To może ona jest w wyposażeniu rodziny? Weź zobacz, co tam mamy. No, poczekaj. Tak. Jest, no to powieś tam. Nad łóżkiem chcesz? Nie, koło szczura miało wisieć. Aha, no dobrze. Tutaj? Nie, no koło okna, żeby widział. Tu? No, idealnie. Czy mogę tego oprawić jeszcze? Magda w ogóle... Kupuje się tablicę. Wiesz, możemy kupić tablicę, jak chcesz. No dobrze, gdzie ona jest?
Wejdź w zainteresowania. No nie tu, tylko tam, gdzie byłeś, bo tutaj to ja nie wiem. Tu. No dobrze. Masz zajęcie umiejętności. Tu jest jakiś korek? Ty jesteś korek. Sam jesteś kona. Tak, wejdź we, no, w ten stolik taki. O, tu pokaż. O, i tu to. Masz tablicę, no. I sobie tam przyczep. To tu, tablicę wyżej. O, pięknie. No i patrz jak ładnie, widzisz? To dalej. A ty mi mówisz, że cię nie słucham. Magda, ja o ciebie dbam jak o ostatnią rosiczkę. Po prostu. No co, też jesz mięso? No bo mięso to podstawa żywieniowa. No. No patrz, śpisz jeszcze ładnie. Dośpij sobie. To potem chcę do toalety i prysznic. I tutaj w tej łazience na górze. Dobrze. Patrz, jak mi się kot na łóżku rozwali fajnie. No właśnie ładnie, tylko ty się w ogóle nimi nie zajmujesz. No się same sobą zajmują. Po co się ma więcej kotów? Po to, żeby same się sobą zajmowały, a nie ja nimi musiała. A nie chcesz tak potyr... Patrz, patrz tu. O, patrz. Czesio. No dobrze. I znowu ty już mi świeca. No ja wiem, dlatego zszedłem niżej, żeby już nikt tego nie oglądał, Magda. Żeby cała Polska nie widziała, jak ten poślad w prawo i w lewo idzie. Po co? Po co to? To jest tylko dla mnie. Resztki czy... Nie, gotujemy chyba. Na co masz ochotę? Tak, bo ja muszę mieć ten... No, zrobione. Jajecznica wiejska. Smacznego. W ogóle cały czas tym nosem pociągam, ja was przepraszam serdecznie. No to nie zwróciłam uwagi, muszę ci powiedzieć. To dobrze, to może nikt nie zwrócił uwagi. Czemu te wszystkie koty u mnie są? Czy to jest jakaś atrakcja, że ja prysznic biorę? No, widzisz, ja ci mówię... Nie, to jest kolejka do kuwety. To jest poranna toaleta. Mhm. Oho, no proszę bardzo, proszę bardzo. O, coś niskiego, poczekaj. Uwaga. No, no. Oj, później, ja chcę najpierw jeść. Poza tym no to... kuwetę muszę posprzątać. Co to? Co za muza w ogóle? Co tu się wydarzyło? Andes wstał? Tak, o tej porze. A mógłby i miałabyś surprise na całe życie swoje. No. Weź tą kuwetę, żebym posprzątała później ewentualnie. Dobra, i potem jeszcze zajmiemy się tym. Mhm. Baw się. Daj przysmak. Patrz, zbiorowisko kotów. No widzę właśnie. I patrz, i Czesia. I Mija. No jadą sobie, no. I jeszcze brakuje tylko Moli, tak. I Tadeusza. To wygląda tak jak w tej takiej kołysance francuskiej. Jezus, czemu francuskiej? No akurat ta była dobra. Jeśli to znajdę, to ci pokażę. Dobrze. No, to było. Ale Madzia, zobacz, jak ładnie wyglądasz. Masz ładny warkoczyk teraz. Ładny nie, strój. Nie, czarno ubrana jestem. Tak, to jest przede wszystkim. W ogóle w komentarzach widzowie pisali, że jak już ja zmartwychwstanę i już się ożywię i ty mnie tam doprowadzisz do ładu, składu i porządku, to żebym też zrobił swojego kasa. I wtedy ty mnie ubierzesz. Tak jak ciebie ubrałem, tak teraz ty mnie ubierzesz. Dobrze. Tylko Madzia, jakoś ładnie. No ładnie. No tak, żebyś ładnie wyglądał, teraz nie jesteś ładnie. No, zrobisz mnie na ładno i potem zakochasz się jeszcze bardziej. No co, dlaczego ty... Magda, pamiętaj, zawsze jak się wypierasz miłości, ta miłość przychodzi. No co? Czekaj, wrzucę ci to. Widzicie, ona ucieka od tematu. Ja uciekam, tylko tak się interesuję. To jest inna kwestia. Poczekaj do pierwszej bójki z Wojtkiem. Zobaczysz. Ty sobie jesz. Ja myślę, że wiesz co, możesz sobie pomalować jeszcze przed pracą. Nie, telewizor, bo chcę być zabawiona. Tak? A możesz tutaj coś złożyć, tutaj jakąś ofiarę czy coś? No, mogę złożyć ofiarę. To złożysz ofiarę i telewizor. Serwy po kanałach, proszę tak. Bardzo. Jaka tu się kolejeczka ładna zrobiła, no po prostu zobacz. Wszystko no, masz. Dobrze, przynajmniej jestem zajęta na pół dnia. Ale tak zawsze z tobą jestem, do ciebie piszę, a ty czasu nie mam. No, no albo ci nie odpisuję po prostu. Tak. Ja tak mówię, nie, no fajnie w ogóle, fajnie, ja tu piszę, staram się, zabiegam. A jeść do tej pory nie dał. Bo nie chcesz mnie widzieć! No. Ma bestia już, o, na spoko... Jesus! Harorumba. O! Już czuję się dowartościowany i wyleć w końcu. No chciałbym! Może weź mi dać, żebym jeszcze w międzyczasie zadzwoniła do Wojtka, by mi towarzystwo spada. Dobrze, czekaj. Towarzystwo urny mnie nudzi. Słucham! How could you? Dzwoń. Mhm.
Nie, nie chcę do niego przyjść. Ale ty z nim gadasz teraz, jak on do ciebie napisał SMS, jak ty z nim teraz rozmawiasz? Czy on jest normalny? Bo na Skype'ie dzwoni. Na Skype'ie, a jak ja do... Ale Magda, to jest ten sam przykład. On do mnie ostatnio pisze, ja do niego sekundę później odzwaniam, on nie odbiera, bo już nie ma telefonu przy sobie. Ja wiem, no przecież mnie za chwilę trafi jasna bicz. To się jest tak samo, jak do mnie dzwonisz. No, ja nie wiem, co wy macie. Ja mam zawsze telefon koło tyłka. Piasek, czasu chyba. Pod językiem, w zębach ci zgrzyci tam. Nie, w tyłku. No to też, to swoją drogą na plażę ci wejdzie. No, to trzeba zmienić piaskownicę. Dobra, daj jeszcze raz, sobie do niego zadzwonię. A jak znowu cię napisze SMS-a, to ja go po prostu tu zbesztam. Nie, SMS-a, na Skype'ie dzwonił. Nie ma Skype'a. Ma. Nie ma. Rumba się odpala, proszę bardzo. A może trzeba było... A nie, nie da się jej opróżnić. Dobra. Jak tam w ogóle wasza relacja? Kwitnie. Ty daj, do Candy zadzwonię. A w jakim celu? No tylko. Dobrze, proszę. O co się będę, jak sobie mogę? Jeszcze nie dziewczynę podbierasz. Jeszcze, o, no nie mów, no i co? Bo on taki, wiesz, niewyżyty. To niech się wyżyje. Ja nie chcę na to patrzeć, jak będzie się na tobie wyżywał. Proszę bardzo, kolejna mała przygoda. Widzisz, jak ładnie Magda kręci się. Ktoś mi to sprzygotował. No zobacz. Paryż. Widzisz, jakie francuskie tematy. O nie. Nie jestem pocieszony. Włącz tu moją rumbę na górze, no co to ma być? Ona powinna sama jeździć. Bo wyrzuć śmieci najpierw, by się zatkała. W ogóle najlepsze to, jak ty masz czasem, Magda, taki akcent na niektórych słowach, jak natkała. Albo jak już słyszę konę, a jak widzę te billboardy z tą koną, ja wiem, nie, no po prostu hit. To co, zatkała się? Zatkała. Zatkała. No co, zawsze rosyjski akcent bawi. Ale nie, to nie jest masz rosyjski. Gałgań tego durnia. Tu, pije, o. A to kto się zlał, przepraszam, skurwy? No jedno się zlało, a drugie pije, no upośledzone zwierzęta. O, a te co? Przybieszki, o, domowe. No i u mnie, o proszę bardzo, na paskudzone, karluchy się zlały, do ciebie przyjdą, Magda, zobaczysz. No. Gdzie ty jesteś? A tu. No do dużego śmietnika wynosiłam. Bardzo, a to. No to, co ostatnio łaziło. A to wygląda jak Chloe od Essena. Ma takie duże uszy, jak nie topesz. O, i śpi tak samo. No. I też jest chyba łysa taka. Nie, ona jest taka kręcono krótko sierstna chyba. Aha. Dobrze. Aha, rumbę wyniosłaś, bardzo ładnie. Kurde, nie mam u siebie rumby, to jest tragedia. Czekaj, siknę tobą jeszcze. No nie, kota idę go ganić. Dobra, weź to już, anuluj, bo ja wszystkie rumby sprzątam, nie mam zamiaru sprzątać, wszystkie tylko swoje. Ale to dobrze, nie, no to dobrze, ale to jest twoja rumba, teraz... Ale nie zdążę ogarnąć kotów. Ale zdążysz. A przecież ja nie chodzę tu prania robić. A to trzeba w ogóle naprawić i zamienić. No, proszę bardzo. Widzisz? I talerz jest nieposprzątany, weź go do kosza. Gdzie? Na stole. A. Proszę, ładnie pozmywałem za ciebie, widzisz? Dziękuję. No, kot sobie poszedł gdzieś, to nie da rady. O, gust Cześka jeszcze leży. Masz gałgę go jeszcze. Ajajajaj, i trzeba to pościerać. Też. I rumbę. Bo jak się rumba zatka, to będzie koń. Moją. Czy ty wiesz, co się dzieje po mojej stronie domu, Magda? Czy ty to widzisz? Kto ci kazał umierać? Kto mnie kazał zabijać? Moja dobra wola. No. Nie zgałganisz go, on jest jakiś zbagowany. No to nie, ten spadaj. Ale to wytrzesz to chociaż, że nie będzie tego chłeptał. Proszę, kto tu leży? O, no oczywiście! Jaki pan, taki kram. No i twój kot taki sam. Przecież ty mój, no przecież to jest nieporozumienie. Na górze. Nie da się, a tu. No, a no. I teraz klikę na tego mojego kota jeszcze. Jeszcze raz przyjazny. A nie, ty jego gałganisz chyba. O, nie, gałganiłam Czesława. Aha. I patrz, i rumba teraz się zaleje i będzie pupa. Ona posprzątała ładnie. Ale nie wsiął na tej wody, dlaczego? No kliknij. No. Ty, gałgań te swoje durne koty. Nie idę z nim na żadną randkę. Kota mu mogę oddać, jak chcę. Jesus.
Tego się nie da. Się. No ale tego, co drapał. No to już poszło. I drugi. Tu, proszę, po lewej. To jest twoje. No i też durne. No, halo? Moja no, wina? No to co mówię, po prostu stwierdzam, że moje koty tak samo durne jak twoje, tak? No i bardzo ładnie. Weź mi, anuluj chwilowo tą pracę kotem i gałgań. Jeszcze pójdę o tej pracy, tak. Gałgań kota. No patrz, no. No zaraz wrócę, no. Się namyślę. Jak to czasami wygląda, że są miski? Są dwie miski, niech się ten. Teraz, proszę bardzo. Idź z gałgań od Umana. Się i będzie ci awansik. I teraz do pracy, proszę. O, widzisz? No. I się wychowało zwierzę. A dzięki komu? Dzięki mnie. No tak poniekąd chyba nie. Słucham. Zro, to co nie dzia? Myślisz, że Andy dzisiaj wyjdzie? Nie wiem. Żebyś ciężko pracowała? Nie. Bokiem chyba. Co bokiem? Wyjdziesz. No, no, no. Tam, gdzie się podrywam bokiem. No, no. Ale zauważyłeś, że kiedyś na początku, jak tylko Simsy wyszły, to jednak Simowie częściej ten... zrób. Mało. No. O, i stówkę masz, nie patrz. No, że kiedyś, jak grałeś na początku w Simsy, jak jeszcze dodatków tylu nie było, to Simowie częściej się odwiedzali i przychodzili, nie? Tak, 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 no. Co chwilę było dzwonek do drzwi, ding dong, albo w kuku SMS-y. No, a teraz co? Znaczy, Magda, na początku nie było baga z godziną przede wszystkim. A to godzina od pukania do drzwi zależy, tak? No, jak krzywo zegar ustawiony, to nie zapukasz. No tak, oczywiście. Hmm. Ale nie, kiedyś właśnie było tak, pamiętam to zaraz, jak tylko miałem Simsy czwóreczkę, to nie było tego, że wiesz, ja przyspieszałem i to się cofało. To się zrobiło, Magda, od którejś aktualizacji, tylko teraz nie pamiętam której. Chyba tej z miastem. Wiesz, że może? Kurczę, nie pamiętam, ale to się pojawiło nagle i nie chce zniknąć. Mhm. To jest jak Happy. Pojawia się i nie znika. Weź, bo będzie to oglądał. Nie, on tego nie ogląda. To mu powiem. A po co? Zostaw go w świadomości. Nie wiem, czy widzowie mu powiedzą. Kochani, nie mówcie mu, nie wydajcie nas. Idźcie, napiszcie mu komentarz, ale wiesz, my tobie nie powiemy to, co okazał nam powiedzieć Wojtek i Maciek. Maciek! Nie wierzę w nią. Pięknie. Dziękuję ci, Magda, dziękuję ci. Jestem zdruzgotany, zrozpaczony i niepocieszony. Weź się prześcij, weź na trzecie, Wojtek. Maciej Marek Paweł jestem. Dlaczego kudłaty? Jaki kudłaty? Mam znajomego w imieniu Paweł i to jest kudłaty. A dobrze ci się kojarzy? Mhm. No to mogę metalem. Być Pawłem. No, no to widzisz, i dalej trafiłem. Kochaj mnie. Mhm. O! Mhm. Słuchajcie, to jest światełko w tunelu, słuchajcie. Jest światełko w tunelu, naprawdę. Magda? Po prostu, co tam się dzieje? Halo? Halo? Tak wesoło. Tak wesoło? Aha. Wracasz z pracy, masz awans. O! No. Jest! Mam! Będziesz zdawać 52 na godzinę, otrzymując w sumie 104 na godzinę. Madzia otrzymuje również bonusy. Wieszak na garnki, zobacz. O, profesjonalny, powiesi. Sufitowy wieszak na garnki. Owalny, sufitowy wieszak na... Powiesim sobie, czy raczej chcesz to sprzedać? A powieszę sobie, dlaczego nie? I dawaj mi przed telewizor, żebym miała zajęcie. No czekaj, bo wieszam ci. Dobrze. Gdzie ci to powieszać? Nad kuchenką. To się nie mieści. Albo jakieś krzywe. No to może sprzedać. O te mniejsze mi powiesisz. To też się pewnie nie zmieści. No to są jeszcze, ale te. O. O. Nad tak kuchenką. Tu? Wiesz, gdzie mają kuchenkę? Wiem, gdzie masz kuchenkę. No. Że niby tak, czy dosunąć bardziej? Nie, dosunąć no, nie da się. Nie, nie wystaje trochę. O. Czyli tak. Tak, pięknie. Bardzo ładnie. To teraz czego ty się tam chichoczesz, ty? Ze szczęścia. No, no, no. Surfuj. Idź i surfuj. Znaj łaskę moją dobrą. Magda! No i co, ja wyjdę czy nie? Magda! Co tam się wydarza? No kupa szczęścia, nie słychać? Ja widzę, że napisałeś o grupie! Pięknie. No to wypełnij w końcu z tej trumny.
Poczekajcie, ja nagram wiadomość. O Jezu. Magda cały czas mnie tobą nazywa! Się odpalił, o. No odpalił się. I co tam jeszcze Esren pisze bezczelnie? Cieszy się. Pięknie. Już wiesz, że na niego lecę, bo ma kota. Weź. Ja byłem pierwszy. Ale nie masz łysego kota. Ogól Czesława, to porozmawiamy. Ale mam takiego jak ty, więc będziemy razem sierściuchy dwa. Tak. No halo. Kolejne geje będą, tak? No i co z tego? No. Ważne, że ty i ja i ty. Jak ty gwiazdy na niebie, widzę ciebie. Wyleź wreszcie. Dobra, no, chcę do toalety, się. Pod prysznic i chcę spać. Jadę! Magda, jadę! O, jadę. Idę. I to pod mój prysznic i mi popsujesz pewnie gałganie. To jest dobre! Jadę, nie, idę! Zlew! Dobra, czekaj. Zostaw tą wodę. Jezu, przyjazne. U Marii nawet Magda, dalej kaca ma. Na beton. Prawda, że na beton? Beton. Gdzie jest beton? W betaniarni. Tu. O. No to anuluj telewizję. Będzie szybciej. Nareszcie. Ale chyba jest mi dobrze. O. Jezu, czego ja się masam. Widzisz? Chodź do beton. Chodź na beton. Kliknij jeszcze no raz, beton. Bo się chyba rozmyśliłam. Z betona, tak. Się rozmyśliłam. A nie, idziemy. Nie, ale idziemy, tak idziemy na ogród. Pokaż, ile my tam mam znajomości. Aha, tyle, dobra. No tyle mamy, no. To nic, jak będzie, teraz mamy swobodną dyskusję. Może jak będziemy mieli tam chyba przyjazną rozmowę, czy coś takiego, to da radę. Dobrze. Gdyby wcielić do rodziny w końcu. Jezu, oby. I skończy mi się ten krzyż pański. Jaki skończy się? Dopiero się zacznie. Skończy się, nie będę słuchała, a futra w moim domu, a to, a tamto, a jeszcze co innego. Magda, to jest tak. I nie opuszczę cię aż do ponownej śmierci. Bo do życia najpierw. No, też. W sumie. Czemu, patrz, on jest smutny. No kaca masz. No pierwsze co się pojawiłeś, to do zlewu i do wody. Nie wiem, co ty w tych zaświatach robisz. A, to się na Bibie było, dlatego się tyle strumnie wychodziło. Tak, jechałem z Jesusem na clubbing. Z którym? No, Jesus Christ. Aha, a, no, no. No. 3 dni potem czekania, tak? W sumie by się zgadzała. Tak na dobrą sprawę. Magda! Możesz do rodziny wejść już. Weź więcej. Tu. Jeszcze raz. Weź to, zostańcie najlepszymi przyjaciółmi i potem może za bangla. To wstańmy. O, wstawaj. Madzia. O. No ja cię muszę trzymać, łapać, bo znowu mi uciekniesz na szyję. No ja wiem. Na Bibę. Tak, jesteśmy. Udało się. No, dobra, teraz weź przyjazne i ożywioną rozmowę jeszcze. No, ona jest taka żywa razem ze mną, że... To się nazywa rozmowa jedna druga. O, jest przyjemna rozmowa i teraz poszukaj. Przyjazne. Więcej i szukaj, co tam jest do wprowadzenia się, bo powinno już być, jak jesteś moim przyjacielem. No jeszcze raz. Nie ma. No jak to nie ma? Entuzjazmuj się kotem. I na beton. Może obejmiesz i czekaj. Na beton. Co le? No cuchniesz, nie widzisz? No ja bym chciał już mieszkać z tobą. To dlatego śmierdzisz. Tak, czekaj, olbym w przepisach. Masz, brzuch mu wystaje, to jednak coś tam je w tym niebie. Kto ci powie, że on jest w niebie? Mówię o marzeniach, Magda. Ty masz marzenie, żebym ja do ciebie wrócił. Ja ci mówię, że beton marzenie. By lepiej sprawę załatwił. Dobra, wchodzę w beton, poczekaj. No tu masz. Bo tu chyba nic nie ma, nie? Nie, po lewej. Halo, gwiazdy! Andes, wracaj! No to wracaj. Go jeszcze raz stuknij. No gdzie on? No co, pewnie znowu skocowany. Tu masz gwiazdę. Chodź. No wracaj tu. Zmarnowany chłop. Tak. No, na betonik. Dobrze. O, i te synchro, Magda. A może coś w romantycznych? Nie. Czemu? Bo jest to całkiem. Dobra, dawaj. A potem ze mną. Dawaj przyjazne. Już jest przyjemne, rozmawiać, dużo mamy, może już się pojawiło więcej. No dawaj więcej, bo to jest na samym końcu. Aha. Gdzieś się tu rozglądał. Jeszcze, nie ma. No nie ma.
To dobra, to jeszcze raz będzie baton. A może jakieś dowcipy, puk-puki i te sprawy, czy tak się... Nie, bo się rozbawisz, a ty masz być przyjemny. Aha. A może Magdalena musi na maksa dojść tutaj, zobacz. No to dlatego beton chce. Puk-pukami to ja będę do ciebie stukała dziób temu. Jak to się nazywa ten górny ptak? Dzięciołowi. No. Się uwali. Czekaj, już prawie mamy. Dawaj tam dalej. Jeszcze raz. Jest! No. Jest! Chodź. Dawaj go. Wstawaj! Wstawaj Dawaj, Gamonia, i chcę do kibla w końcu. Nie ma sika. Poczekaj. No. No. Właź do domu i nie maruć. No! 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 Magda, wchodzę. Cieszę się. No. Już wlazę. Jestem. Idę siku i spadaj. Jezu. I wlądę do siebie z mojego ogródka. Przez pralnię. Toaleta, prysznic i spać. A ty sobie rób, co chcesz. No. Nie wierzę. Idź się Candy pokaż. Ciekawe, czy się ucieszy. Jezu, w ogóle jaka ma to potrzeby? Tak jak normalny duch? No a co? Znaczy, normalny duch. Już do domu wypadł. A czekaj, ja mam jakąś pracę, czy nie mam pracy? No to sobie podejmuj jeszcze raz. No żartujesz chyba. Nie. A moje umiejętności zostały? Patrz, ja do niej zadzwonię, za światów, to będzie dobre, poczekaj. Na pewno się ucieszę w 5:30 rano. A co mnie to interesuje? Ona mnie kocha. Spadaj. Aha. W ogóle, nie mam czyż kochanie, wróciłem, spadaj. Do siebie ogródkiem się zajmnąć. A no tak. Zatrudnij ogrodnika teraz sam, o. Ale nie wyrzucaj tych roślin. Ale Magda, zobacz, ja mogę... No. Ja mogę teraz przez ściany chodzić. I po schodach dalej. Dobra. Jezus, udało się. No Chryste, Panie, wreszcie. Aleluja. Dzień dobry. Znowu się zepsuła. Ona świecznie psuje. No, trzeba kupić jakąś droższą, lepszą. I teraz tak. Teraz rozumiem, że ty musisz mieć 10 poziom gotowania, żeby zrobić ambrozję. No, tak poniekąd. Mhm. Czy on może... Czy ty śpisz? Nie, biorę prysznic. Nie. Teraz ty się prysznicujesz, tak. Jeszcze głodna jesteś, Boże. Weź w ogóle anuluj mi to łóżko teraz i kliknij jeszcze raz, bo wiesz, ten czas, co poświęciłam na prysznic, to jako niby spanie, więc spać. Tu też się zepsuło? Wszystko się popsuło. Wiesz, ile nieszczęść, jak tylko dług do domu wrócił? A w ogóle, słuchaj, może ty byś chciał mieć odpowiednie towarzystwo? To znaczy? Proszę mi wejść teraz F3. No, i tutaj po lewej bliźniak. Na domek klikamy, na górze. Po lewej. No. O. I weź, wybierzmy cechy parceli. Weź sobie upiorną miejscówkę. No tu masz. Ducha takiego. O. Gdzie? Poczekaj. Tu. A to? No, weź sobie to. A co jeszcze sobie weźmiemy? Artystyczne, bo ja maluję. Tak, i myślę, Madzia, że możemy wziąć, poczekaj. Gnomy można wziąć, bo one chyba naprawiają, wiesz? Wszystko. Tak! Gdzie one były? Poczekaj, tu. Mhm. O. No, i jesteśmy zadowoleni. No. Opisało się? Tak, i F1. Bardzo ładnie. No, to dobranoc. To Madzia poszła spać, a Andec? Aha, o, gada z rośliną. Czekaj, weź to w ogóle... Boże, zanieś to do kosza na pranie. Chłopie, drogi. No i co? I będziemy kończyć powoli. No, w końcu, tak. W końcu możemy kończyć. Wojtek wrócił do rodziny, będzie święty spokój. No, no, no. No. Ja cię nazywam Wojtek, ty. Aha. Aha. Wiesz co, Magda, ja nie wiem. Po prostu ja nie wiem. Ja idę spać do mojego łóżeczka. Nie brakuje, ja chcę do Wojtka. Nie ma go, on cię będzie tłuk. Rozumiesz? Ja cię wybawię. Ja będę twoim hero. I can be your hero, baby, powiedziałem. No, to jest, to się nasprzątasz. No. Po co ty jako duch idziesz spać? Nie. Właśnie, poczekaj. A jemu... Czekaj, bo tu nie mam rąby, to posprzątamy. Chociażby... Bo to już tragedia. No jak to wygląda? Jakiś... Ja nie wiem. U jakieś alohomory. No, widzisz, że wszystko za jednym razem sprząta. Aha, czy nie musiałem klikać w każde po kolei? No dobrze. No, sprzątaj, Andec. Ej, myślę, że to by było takie creepy. Co? Gdybym grał na fortepianie jako duch. No ja wiem. Czekaj, wyrzucę ci śmieci, poczekaj. Opętaj! Jezu, tak!
Chodź tu. To będzie kara za wszystkie grzechy. Chodź tu, Andec. No czyś ty zdurniał. No wszystko sprząta. Nie graj, nie graj, nie graj. Masz to opętać. O, a ta już wstała. Następna mądra. A weź zobacz, bo się pewnie wyspałam. No ty się wyspałaś, Madzia. Nie się wyspałam. Idę spać. Weź tam skrinkę. Jak zjesz, to pójdziesz spać. O. Czy ja to mogę opętać? Ja się pytam. Halo, opętaj. Czemu nie możesz tego opętać? Andec, please. No, o, jedzie. Ja się nie pytam, dlaczego to moją rumbę będziesz opętywał. Bo to jest kara za grzechy. O, jaki on... To weź się od razu posprzątaj u mnie, jak tam jesteś. Słucham! No. Nie odzyskuj części, tylko sprzątaj. Czesiek się wystraszył chyba. To nie jest Czesiek, to Moli. No po co myśmy te koty poubierali? Żeby się dalej mylił? Przepraszam. No. Patrz, mimo że nie żywy, to myśli o pizzy. Właśnie miałam mówić, że martwy i o żarciu wiecznie myśli. Oho. No. Proszę bardzo, jak ty mnie gościsz? Ja ciebie mam gościć? No. Z jakiej racji? Czy nie masz swojego mieszkania? Madzia, a ja cię love you bardzo. No i co w związku z tym? Ja cię bardzo love you. Zmarnowałam miesiąc życia, żeby ciebie do rodziny wcielić. Chcę spać jeszcze raz. Śpi, gałganico jedna! Chodzi mi tu duch marudzi, oj. Nie do spać. No a ja tylko chodzę i po to je wynoszę. Dobrze. Co mu się... Kończymy to. Kończymy to, powiedziałem. Magda, śpi. Ale widzisz, teraz jesteś bezrobotny, będziesz mógł się domem zająć, będziesz robił pranie, będziesz wychowywał koty. To będzie na mnie pracowała teraz? No. O. Nie, no to jak sobie namalujesz, czy coś tam napiszesz, jakiś utwór, to twoje. Aha! No. Ja ci tylko przypomniałem, że jak zginąłem, miałem 10 tysięcy na koncie. No i co w związku z tym? Gdzie jest cashback? No i co w związku z tym? Skąd ja miałam wiedzieć, że ty ze światu wrócisz? No jak to skąd? No skąd? Tak jeszcze ci tą rumbę naprawię i niech ci będzie. Proszę. No. O, jestem fioletowy! Nie, kończymy to. W tym momencie to kończymy. Moi drodzy, mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. No i co wyłazisz, gałganie, stąd? Nie wierzę w niego. Była z nami Madzia oczywiście. Byłam. Byłem też ja. No, i ja byłem chory, ale słyszymy się w kolejnym odcinku. Pożegnaj się teraz ładnie, Madzia, tak jak zawsze. Pa, pa! Nie no, wiesz, że... Taka formułka ta, że byłaś i że dziękujemy za odcinek, bo przecież jestem trupem. No już jesteś w rodzinie, to sam się żegnaj. No już czarnej roboty nie odwalam. Piękne. No to love kiki, skibesoski. Razem z Magdą was buziakujemy serdecznie i do następnego... Wyjdź mi stąd. I do następnego odcinka. Także trzymajcie się, no i cześć, pa, pa. Pa.